pomyślałem sobie o biednym panu Andrzeju, prawda? Kałuszko zresztą, znanym wszystkim widzom telewizji NTW, czytaczem kaset. On przynosi takie ogromne i macha do nas łapkami. Proszę zamachać, tak? Macham do państwa, witam macha państwa serdecznie. Jak to jest? Pan to wszystko, oglądasz to wszystko? No niestety, mówię niestety, bo czasami rzeczywiście bywa różnie, ale ja oglądam wszystko, jestem człowiekiem sumiennym, nie opędzam się, czasami ze zdumieniem stwierdzam, że dystrybutor, który wydaje kasetę, który właściwie powinien wiedzieć, co jest w tej kasecie w środku, że on coś tak głupawego coś napisze na okładce i myślę sobie, no nie mogę tego powtórzyć, bo przecież jak ktoś obejrzy, powie, no wariat, coś od rzeczy gada, więc ja niestety te wszystkie filmy, czasami niestety, czasami na szczęście oglądam. Bardzo wiele osób mi zazdrości, mówi, no słuchaj, wspaniale, ty za darmo oglądasz tyle filmów. Przepraszam, ja obejrzałem już gdzieś około 800 filmów w ciągu tego ostatniego roku. Czy mi zazdrości, czy nie, to już niech odpowiem. No właśnie, ale teraz ja bym chciał wiedzieć, jak to jest z tym za darmo, bo to tak jak się ogląda, to ja nie wiem, ty masz zdać jakąś firmę, taką wideo, prawda? Ja właściwie nie wiem, czy to jest reklama twojej firmy, czy reklama firm kolegów, czy to jest za pieniążki, czy to jest za darmo, czy wszystkie firmy są prezentowane? Jeżeli byś połączył wszystko to razem do kupy, to wszystko razem do kupy jest właśnie takie. No więc jak to jest? Jest to program, który NTW dostaje za darmo, ponieważ ja nie jestem pracownikiem NTW, więc program dostaje stacja zupełnie za darmo. Ja go robię sam właściwie ze swoimi współpracownikami, w związku z tym produkcja takiego programu, jak doskonale wszyscy wiedzą, kosztuje. Za produkcję tego programu płacą dystrybutorzy, którzy dostarczają mi kasety, a jednocześnie no, płacą za to, żebym mógł ten program wam dostarczyć, na to, żebyście mogli go wyemitować. Także jest to oczywiście pewna formuła reklamowa. I ta ich produkcja to jest to, jakby sobie opłacili reklamę w naszej sieci. Znaczy, no, w naszej sieci. Sądzę, to znaczy, myślę, jeżeli są uważni widzowie i śledzą to, co ja czasami mówię o kasetach, to nie nazwałbym to bardzo często tego reklamą, chociaż zdarza się, że jeżeli coś mi się rzeczywiście podoba, to tak jest. Czyli raczej jesteś, widzisz siebie w roli, nie wiem, krytyka kaset wideo niż, widzę siebie w roli... niż reklamosprzedawcy. Tak? Stwierdziłem, że rzeczywiście bardzo widzowie lubią być, mieć aktualny materiał. To w każdej dziedzinie. Jeżeli się mówi o aktualnych książkach, jeżeli się mówi o aktualnych filmach, to zawsze to jakoś porusza w nas taką snobistyczną żyłkę i każdy mówi, oho, jestem na topie, wiem co się dzieje. I myślę, że ja spełniam po prostu te oczekiwania publiczności. Ja, przepraszam, muszę je wtrącić. No, ja muszę powiedzieć o tym, że jest to znakomity program rozrywkowy, bo ja dawno się tak nie ubawiłam jak ostatnio, bo oceny tych filmów wcale nie są reklamowe, czy zupełnie nie. Niektóre są tak sklaskane. Ja oglądam, bo on zawsze przedłuża i to idzie przed moimi programami. I na dlatego przykład wiem. Ja obowiązkowo muszę 30 minut obejrzeć. Jest to znakomity program rozrywkowy, tam nie ma rzeczywiście żadnego pochlebstwa, a są rzeczy tak śmieszne, że opowiedziane przez pana filmy, nawet skrytykowane, trzeba koniecznie obejrzeć, bo wychodzi, że tam się dzieją różne niesamowite rzeczy, w związku z tym wszyscy biegamy po te koszmarne kasety, w których te panie kopią tych panów. Straszne. Tak, to się niestety najlepiej wypożycza, jak te panie walą tych panów i odwrotnie.